Witaj internecie. Dziś coś, co mogliście zobaczyć już na moim kanale, a raczej jest to jeden z materiałów, który był jednym z pierwszych, jakie opublikowałem. Niestety w wyniku copyright strike'a dotyczącego muzyki w materiale został on zablokowany, a potem usunięty z portalu. Postanowiłem po raz kolejny przyjrzeć się tej sprawie, tym razem w nowym wydaniu i uzbrojony w doświadczenie. Savannah Gold była studentką kierunków artystycznych. Dziewczyna mieszkała w Jacksonville na Florydzie. Zarówno jej rodzice, jak i najbliżsi znajomi opisywali ją jako ciepłą, miłą, troskliwą i opiekuńczą. Według ich zeznań 21-latka potrafiła szerzyć zadowolenie gdziekolwiek się pojawiła, tym samym wywołując uśmiech na twarzach. Savannah pracowała jako kelnerka w restauracji Bonefish Grill od ponad 2 lat. Jednak 2 sierpnia 2017 roku wyszła z domu na swoją popołudniową zmianę dokładnie o godzinie 17:30 i już nigdy nie wróciła. Śledczy szybko zorientowali się, że Savannah nawet nie zdążyła dotrzeć do pracy. 1,5 godziny po wyjściu Savannah do pracy jej matka otrzymała dziwną i dość podejrzaną wiadomość od swojej córki. Co z miejsca było podejrzane, to fakt, że wiadomość posiadała masę błędów i literówek, których Savannah nie popełniała. Treść wiadomości brzmiała: hej, chciałam ci tylko powiedzieć, mamo, że poznałam naprawdę świetnego faceta i postanowiliśmy razem wyjechać. Kocham go i wyjeżdżamy, jeszcze dziś wieczorem. Zadzwonię do ciebie później, kiedy dotrzemy na miejsce. Kilka minut później brat Savannah również otrzymał podobną wiadomość, również pełną błędów ortograficznych, a jej treść brzmiała: hej, rezygnuję, uciekam z moim nowym chłopakiem. Nie mogę znieść tego gówna, po prostu chcę stąd uciec. Rodzina Goldów od razu wiedziała, że coś jest nie tak, ponieważ wiadomości były bardzo nie w stylu Savannah. Dlatego po wielokrotnych próbach dodzwonienia się do 21-latki i dziesiątkach wiadomości SMS, rodzina Savannah postanowiła skontaktować się z policją i zgłosić jej zaginięcie. Władze szybko zlokalizowały samochód 21-latki, który znajdował się na parkingu restauracji Bonefish Grill. Drzwi samochodu były otwarte, a jedna z opon została przebita, a raczej przecięta nożem. Z miejsca śledczy wykluczyli motyw rabunku, ponieważ w samochodzie znajdowała się jej torebka z portfelem, pieniędzmi, biżuterią i dokumentami. Jedyne czego policja nie była w stanie znaleźć, to jej telefon. W krótkim czasie rodzina Goldów wespół z policją, znajomymi i wolontariuszami zaczęli rozklejać ulotki o zaginięciu Savannah. W międzyczasie policja zaczęła szukać wskazówek i natknęli się na nagranie z kamer miejskich. Kamera obejmowała cały parking, więc śledczy mogli odtworzyć całą trasę Savannah tamtego dnia. Na nagraniu można zobaczyć, jak Savannah parkuje samochód. Sekundę później srebrny samochód podjeżdża obok, a 21-latka zaczyna rozmawiać z osobą siedzącą w aucie przez opuszczoną szybę. Ich rozmowa trwała mniej więcej 14 minut. Następnie Savannah wsiada do samochodu na tylne siedzenia i po wejściu do środka nagranie ukazuje, choć niezbyt wyraźnie, jak srebrny samochód zaczyna gwałtownie kołysać się na boki. Jedne z tylnych drzwi wielokrotnie się otwierają i zamykają, jakby ktoś próbował wydostać się ze środka. Po 90 sekundach czegoś, co wyglądało jak desperacka walka o życie, srebrny samochód przestaje się kołysać, a kierowca wyszedł na parking. Kierowcą okazał się być mężczyzna, choć jeszcze wtedy nieznany. Facet wysiadł ze swojego samochodu, aby zabrać coś z auta Savannah. Jak możemy się domyśleć, jej telefon. Sekundę później wyciąga nóż i przecina oponę w samochodzie 21-latki, po czym odjeżdża. Pewne było to, że nieznany kierowca odjechał Savannah w środku. Policji udało się ustalić, że kierowcą był mężczyzna o krótkich, ciemnych włosach, ale materiał filmowy był zbyt ziarnisty i niewyraźny, aby umożliwić natychmiastową identyfikację. Mierząc się z nagraniem, policja zmuszona była oddać sprawę w ręce detektywów, którzy na bazie nagrania zaczęli poszukiwać pojazdu uchwyconego na monitoringu. W trakcie poszukiwań inni detektywi postanowili przeprowadzić wywiady z wszystkimi osobami, z którymi 21-latka ostatnio miała styczność. Śledczy zaczęli od rodziny, lecz ich zeznania nie wniosły nic do sprawy. Potem skierowano siły na restaurację, w której Savannah pracowała. Kelnerki, szefowie kuchni i menadżerowie zostali przesłuchani. I w końcu sprawa ruszyła. Lee Roderty, który był sous-szefem w restauracji Bonefish Grill, został przesłuchany jako pierwszy. Mężczyzna był
mocno zaangażowany w poszukiwania 21-latki. 28-latek był w bliskich kontaktach z dziewczyną, a przynajmniej tak zeznali współpracownicy Lee. Mężczyzna od samego początku zaginięcia, a raczej porwania 21-latki, był bardzo pobudzony i zdenerwowany. Powiedział śledczym, że nie widział jej przez cały dzień. Lecz narracja Lee zaczyna się zmieniać, gdy policja dowiedziała się, że 28-latek jest właścicielem srebrnego pojazdu chwyconego na nagraniu. 3 dni po zaginięciu Savanny, Lee został wezwany na drugie przesłuchanie i tym razem śledczy zauważyli coś, co wywołało u nich dreszcze. Gdy Lee zjawił się w pokoju przesłuchań, nakazano mu zdjąć swoje robocze ubranie. Gdy to zrobił, policja od razu zauważyła świeże rany na jego rękach i szyi, tak jakby Lee został dość solidnie podrapany. Mężczyzna powiedział policji, że szyję zaciął sam podczas golenia, a jego ręce tak wyglądają, ponieważ ma kota, z którym dość intensywnie się bawi. Oczywiście zbyt wiele zbiegów okoliczności sprawiło, że policja nie dała wiary sous-szefowi z Bonefish Grill. Ponadto śledczy nie powiedzieli Lee, że mają nagranie, na którym najwidoczniej widać jego i Savannę, jak również ich szarpaninę w samochodzie. Mężczyzna początkowo zaprzeczał jakiemukolwiek udziałowi w zniknięciu Savanny. W miarę trwania przesłuchania Lee jednak zaczął otwierać się na rozmowę i opowiedział detektywom historię znajomości z dziewczyną. Lee powiedział, że pracowali razem od ponad 2 lat i że zaczęli spotykać się jakieś 3 tygodnie temu. Niestety Lee zauważył, że Savanna rzekomo była uzależniona od narkotyków i że bardzo często pożyczała od niego pieniądze właśnie na ten cel. Mężczyzna powiedział, że chciał zerwać kontakt z 21-latką, ponieważ ta wypisywała do innych dziewczyn, które miały bliskie kontakty z Lee, że ten wykorzystywał ją seksualnie. Savanna rzekomo opowiadała innym kolegom i koleżankom z pracy kłamstwa na temat Lee. W momencie, gdy zaginęła, 28-latek twierdził, że zerwali kontakt, ponieważ pokłócili się i postanowili, że idą swoimi własnymi ścieżkami. Detektywi jednak wiedzieli, że Lee kłamie. Chcieli zamknąć go w tylu kłamstwach, w ilu tylko mogli, aby potem zacząć wykorzystywać te kłamstwa przeciwko niemu. Konfrontując Lee z zeznaniami innych, mężczyzna przyznał się, że ich związek był czymś więcej, ale zapewnił, że niedawno zerwali ze sobą wszelkie możliwe kontakty. Lee dodał, że ich związek i tak nie przetrwałby próby czasu, ponieważ jest to wbrew polityce ich firmy. Finalnie Lee powiedział detektywom, że w dzień jej zaginięcia spotkał się z dziewczyną na parkingu. Zaczęli rozmawiać o tym, że nie mogą dłużej być razem, ponieważ oboje stracą pracę. 28-latek twierdził, że Savanna nie przyjęła dobrze wiadomości o rozstaniu i zaczęła być w stosunku do niego agresywna. Mimo to Lee wciąż twierdził, że jest niewinny, mówiąc, że po ich kłótni dziewczyna wsiadła do zielonego pick-upa marki Ford i odjechała. Na nieszczęście dla Lee kamery nie kłamią, a na owym nagraniu nie było żadnego zielonego pick-upa. Jednakże Lee nie był do końca pewny, przynajmniej w tamtym momencie, ile detektywy byli w stanie dowiedzieć się z nagrań, a gdy został powiadomiony, że policja jest w posiadaniu nagrań, na których widać jego i Savannę, Lee zmienił swoją wersję wydarzeń. 28-latek przyznał się, że zabił Savannę, ale zrobił to przypadkiem i w akcie samoobrony. Twierdził, że Savanna zaatakowała go w podsycanej narkotykami wściekłości, więc aby się bronić, zareagował. Zacisnął ręce na jej szyi, aby ją powstrzymać. W pewnym momencie usłyszał trzask i zdał sobie sprawę, że dziewczyna nie żyje. Ale dopiero to, co powiedział później, sprawiło, że detektywi poczuli ciarki na plecach. Lee przyznał się, że po morderstwie Savanny zabrał jej ciało do domu. Nie wiedział, co robić dalej, więc postanowił pozbyć się ciała. Wsadził zwłoki 21-latki do dołu na palenisko za swoim domem i po prostu je podpalił. Lee wiedział, że ludzkie kości nie spalą się w tak niskiej temperaturze, więc postanowił poczekać, aż ogień się wypali, po czym zabrał szczątki Savanny i pojechał do pobliskiego stawu, gdzie wyrzucił kości. Lee przyznał się również do tego, że pisał do rodziny Savanny w jej imieniu po morderstwie, aby zatuszować całą sprawę. Po dość emocjonalnym wyznaniu Lee został sam w pokoju przesłuchań. Przez ponad 90 minut mężczyzna mierzył się z konsekwencjami swojej zbrodni. W międzyczasie policja wysłała nurków, aby postarali się wyłowić szczątki 21-letniej Savanny Gold. Na całe szczęście funkcjonariusze odnaleźli je dokładnie tam, gdzie wskazał Lee. Co okazało się dość dziwne, to fakt, że na dnie znaleziono ciało, a nie kości, jak wspomniał Lee.
Autopsja wykazała, że ciało Savanny było w 75% spalone, a przyczyną śmierci było złamanie chrząstki tarczycy tchawicznej. Ciało nie posiadało siniaków, otarć ani niczego, co wskazywałoby na brutalny mord. Oczywiście w jej organizmie nie wykryto żadnych narkotyków, co w ogromnym stopniu dyskredytowało historię Lee o zabójstwie w akcie samoobrony. Lee Rodarty został aresztowany i oskarżony o morderstwo drugiego stopnia, jak również manipulowanie dowodami i znęcanie się nad zwłokami. Aby uniknąć dożywocia, Lee przyznał się do winy i został skazany na 40 lat więzienia. Być może morderstwo Savanny nie było planowane. Być może Lee faktycznie chciał spotkać się z dziewczyną na parkingu przed pracą, lecz coś poszło nie tak. Tłumaczyłoby to wiele czynników, na przykład SMS-y, które Lee pisał do rodziny Savanny. Było w nich pełno błędów i wyraźnie wskazywało na to, że Lee działał w stresie i w pośpiechu, jak również fakt, że Lee był niezorganizowany. Zapomniał o kamerach przed plazą, które definitywnie potwierdziły jego winę. Jak również po przyznaniu się do winy, Lee pozostawiony sam w pokoju przesłuchań wygląda na totalnie rozbitego i załamanego. Być może Lee w ogóle nie planował morderstwa Savanny, a działał raczej w akcie gniewu i frustracji. Cóż, prawdę zna niestety tylko on. I wygląda na to, że nie ma zamiaru dzielić się tą wiedzą ze światem.